Państwa kolejny odcinek Ludzie Kultury, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy tańca. Jak Państwo widzą, napis za nami, Częstochowski Teatr Tańca. Nasuwa się jedno tylko nazwisko, jeżeli słyszymy tą nazwę, Włodek Kuca. Dzień dobry. Dzień dobry. Gościem moim oczywiście jest i Państwa, z czego się bardzo cieszę. Na początek chcę powiedzieć, że jakieś 3 lata temu miałem przyjemność nagrywać rozmowę z Włodkiem, natomiast no, nie był to cykl Ludzie Kultury, więc pomyślałem sobie, że zaproszę go jeszcze raz, żeby w tym cyklu mieć go w swoim katalogu. No i fajnie, że się zgodził, więc zaczynamy. Częstochowianin? Tak. Ale tak z dziada pradziada? Nie z dziada pradziada. Moja babcia przyjechała tutaj z Kielc. Z Kieleckiego? Z Kieleckiego. A dziadek z Częstochowy? Tak, dziadek też z Kielc. Też. Ale to co, za pracą? Za pracą, za chlebem. Po II wojnie światowej w sumie tak się to poskładało, że trafili do Częstochowy. A ty wiesz, co robili? Z czego mieli chleb? Wiesz co, tak daleko nie sięgałem, nie interesowałem się tym, nie ukrywam. Może to trochę wstyd nawet. Ale wiem na pewno, że moja babcia pracowała bardzo długo na roli, bo Kieleczyzna, no wiadomo. To wiadomo. Potem w trakcie II wojny światowej pracowała u Bauera w Niemczech, została wywieziona na roboty i po powrocie tutaj już chyba w Częstochowie. W Częstochowie pracowała jako sprzątaczka na komendzie milicji obywatelskiej. O proszę, o, to dużo widziała, jak znam życie. No pewnie tak, ale nie mówię o tych historii. Nie wpuszczamy się w ogóle ani w politykę, ani w jakieś takie absolutnie. Wiadomo, no, nie ma się co oszukiwać, że pretekstem do tej rozmowy jest taniec. Ja chciałbym jak gdyby porozmawiać trochę z tobą o twojej w ogóle karierze i nie boisz już użyć tego słowa tanecznej. Czy ty możesz mi w ogóle, ja nie mówię, że w jednym zdaniu, ale opowiedzieć trochę, jak to się u ciebie zaczęło, że ty zacząłeś tańczyć? Czy to było, nie wiem, no, w latach przedszkolnych, szkolnych, czy później? No jest, to zaczęło się, czekajmy, zaraz policzę, jakieś 40 lat temu. 40 lat temu. 40 lat temu, więc koniec szkoły podstawowej dla mnie to był ten okres. I poszedłem na kurs tańca towarzyskiego, nie do pana Worskiego. Był klub taki taneczny Czeton w Częstochowie, on się mieścił w klubie Ikaren przy MPK. Poszedłem tam tylko i wyłącznie z ciekawości. Z ciekawości dlaczego? Dlatego, że oglądałem gdzieś tam jakieś turnieje w telewizji od czasu do czasu pokazywali i wiedziałem, jak, co to jest walc, wiedziałem angielski, wiedziałem, co to jest walc wiedeński, wiedziałem, co to jest samba cha-cha i na plakacie zauważyłem napis pasodoble i nie wiedziałem, co to jest pasodoble. I to był jedyny przyczyna ku temu. Ja tam poszedłeś. Poszedłem. No jak już tam poszedłem, to już tam zostałem. Już zostałem, tak mnie to wciągnęło. No i tańczyłem trochę czasu taniec towarzyski. Oparłem się o ruch zawodowy i potem odszedłem od tańca towarzyskiego. No ale to znaczy, wiesz, ruch zawodowy to znaczy, że brałeś udział w różnych konkursach tanecznych. Tak, startowaliśmy w konkursach tanecznych, najpierw jako amator, a potem w ruchu zawodowym. Był organizowany w latach, zresztą do tej pory można gdzieś tam wynaleźć to na YouTubie, programy telewizyjne. Był cykl turniejów pod nazwą Grand Prix Polski par zawodowych. Jeździliśmy po całej Polsce na turnieje. Zdobywało się tam punkty i tak dalej. I to klasyfikowało potem do tańczenia na Mistrzostwa Polski, czy wyjazdy na zachód, wtedy na zachód, no już nie na zachód, ale do Europy Zachodniej, do Paryża, czy gdzieś tam jeździliśmy na turnieje z żoną. Proszę. No, takie fajne przygody. Czyli rozumiem, że małżonka również tańczyła. No tak się jakoś poznaliśmy. Czyli to była, no bo wiadomo, że tancerz zawodowy ma partnerkę, z którą ćwiczy, więc ty miałeś o tyle łatwe zadanie, że
nie musiałeś dzwonić po kogoś, żeby przyjechał na próbę, tylko jechaliście razem, co? To znaczy było to tak, że najpierw było zawodowstwo, a potem małżeństwo w tej kolejności. W tej kolejności, ale jakoś tak no, próbowaliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli przejść na zawodowstwo, z tego starać się utrzymywać. W tamtych czasach udawało się? Było bardzo ciężko, było bardzo ciężko. No to jest Iwona Pawłowicz, to jest moja dobra koleżanka, razem tańczyliśmy na jednym bankiecie z Arkiem Pawłowiczem, potem wiadomo, to się trochę pozmieniało. Z Wasilem, no jest tych par, które w tej chwili prowadzą własne szkoły tańca w Polsce i z tego żyją. Ale wtedy no nie było to takie proste. No, powiedz mi, to przejście na zawodowstwo to wyznacza wiek 18 lat? Czy co to, co jest przyczynkiem, że przechodzimy z amatorów na zawodowców? Po pierwsze umiejętności taneczne, to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu, wtedy do ruchu zawodowego trzeba było mieć polecenie kogoś. Ale co, komisja jakaś się kwalifikowała? Nie. Z ruchu zawodowego któraś par lub sędziowie zawodowi, bo to też trzeba bardzo mocno rozgraniczyć. Sędziowie amatorscy nie mogli oceniać par zawodowych. Zawodowy sędzia mógł oceniać pary amatorskie, ale w drugą stronę nie to nie działało. Więc albo któryś z sędziów, albo któraś z par i one jak gdyby promowały, pokazywały. Czyli wyznacznikiem były umiejętności. Zobaczyli parę na parkiecie, mówią się, o świetnie tańczą, oni powinni brać udział w konkursach zawodowych. Przechodzimy na zawodowstwo, co się wiąże z tym, że w tym momencie nie możemy brać udziału w turniejach amatorskich. Jesteśmy całkowicie inni, trochę inaczej traktowani. Powiedz mi, bo dla mnie to taka filozofia trochę szczęścia, żeby móc robić tylko to, co się kocha i mieć z tego pieniądze. Mówisz, że było ciężko, ale ile lat utrzymywaliście się tylko z tańca? Czy to był kompromis, że dodatkowo jeszcze jednak pracowaliście? Znaczy ten kompromis trwa do tej pory. I może to jest kwestia tego, jak się podchodzi do danej rzeczy, tak? Jeżeli chcę zarabiać pieniądze na kursach tańca, na formie instruktorskiej, no to w tym momencie można z tego żyć. Można. No w obecnych czasach wiadomo, jest trochę pod górkę, ale myślę, że można, jeżeli jest się dobrym. No ale ty nie poszedłeś tą drogą. Czy poszedłeś? Znaczy ja w ogóle, wiesz, ja całkowicie zrezygnowałem z tańca towarzyskiego. Ja taniec towarzyski w tej chwili traktuję jako fajną przygodę, fajny epizod w moim życiu. Fajnie, że mam jakieś tam umiejętności i wiem. I prowadzę owszem taką grupę amatorów, par dorosłych. Nie zajmuję się parami dziecięcymi, młodzieżowymi, w ogóle mnie to nie interesuje. Ale to jest spowodowane moimi przemyśleniami na temat tańca towarzyskiego i rozwoju tego tańca. I jakoś nie ciągnie mnie w ogóle do tego, żeby wracać w to samo miejsce. Dobrze, to w takim razie, Wodziu, co się stało? Bo ty jesteś osobą w naszym mieście, z którą mogę spokojnie powiedzieć, że wypowiada się teatralnie poprzez taniec, scenografię, światło i tworzysz od wielu lat spektakle, gdzie no, ci aktorzy tańczą. To była taka przemyślana decyzja, że zostawiam towarzyski taniec i dobrze, ja teraz zrealizuję się jako twórca? Czy to przypadek był? Nie nazwałbym tego przypadkiem, wiesz, to gdzieś kiełkowało we mnie od dawna. Dlatego, że taniec towarzyski narzuca pewne formy. No wiadomo. Tak, wiadomo. Są figury, są książki do tego, są. Owszem, można układać choreografię, tak? Ale tam się Ale to muszę przez cały czas siedzieć w tym kanonie, tak? Jeżeli robię walca angielskiego, to muszę zrobić walca angielskiego. Mogę zmieniać rozliczenia, czasowania, frazowania, no różne historie się tam robi przy tym tańcu. To wszystko. Ale w dalszym ciągu muszę siedzieć w tym schemacie. I to mnie zawsze jakoś tak nurtowało i denerwowało, bo myślałem sobie, że może warto coś innego spróbować, tak? I jak gdyby uciekać w stronę tego, żeby tańcem móc opowiadać, a nie odwzorowywać tylko kroki. Fakt, będąc szczery, pary, które tańczą zawodowo, czy pary, które mają wysoki poziom
w amatorstwie S-klasy, A-klasy, już mogą, one próbują zinterpretować i muzykę i tak dalej. To całkiem inaczej wygląda. Na poziomie takich małych par, młodzieżowych par jest to dla mnie nie do przyjęcia. Ja tego nie toleruję. A ty pamiętasz swoją pierwszą premierę jako teatru Włodzimierza Kucy? Pierwsza premiera to był jeszcze wtedy Akademicki Teatr Tańca i to był, Dworzec Zoo. To no to ja pamiętam, to był sukces. Tak, no to no sukces na pewno, bo staraliśmy się pokazać trochę inną formę tańca i teatru. To w dalszym ciągu dla mnie jeszcze jest, no to już całkiem inna historia, ale no spróbowaliśmy pokazać bez użycia słów daną historię, opartą tylko o muzykę, o to, co robią ludzie na parkiecie, na scenie, co tańczą, jak to wygląda i spróbowaliśmy przekazywać te emocje, które nam towarzyszą, żeby one były odczytalne dla widza. Mówisz Akademickie Centrum Tańca? Tak? Akademicki Klub. Nie, to był Akademicki Teatr Tańca Politechniki. Akademicki Teatr. No i ten Akademicki Teatr Tańca przerodził się w Częstochowski Teatr Tańca w Łotkach-Kupce. Tak. I on się przerodził kiedy? No, tak ja wiem, z 10 lat. 10 lat, tak. Jak nie lepiej. Jak nie lepiej. No ale co, po prostu z racji tego, że zmieniło się miejsce i zmieniły się realia, czy stwierdziłeś, że nie, trzeba już po prostu pracować na swoje nazwisko? Nie, ale już tam jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak? To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu, pojawiły się problemy natury komunikacji między mną a ludźmi, którzy zawiodowali wtedy. Politechniką Częstochowską i klubem Politechniką. Więc nastąpił totalny rozjazd między nami i pod względem tego, jak to ma wyglądać, w którą stronę to ma iść i po co my tam jesteśmy. I że tak powiem, z dnia na dzień podziękowano mi za współpracę. Nie ukrywam, że chyba też, bo to była taka dość. To był mniej więcej okres jeszcze kupę lat temu, bo to jeszcze za pana prezydenta Wrony była ta akcja. Janusz Siadlak odszedł z chórem. Ja odszedłem z teatrem z Politechniki. No tak to czasami bywa. Tak bywa. My rozmawiając ostatnio, tak liczyliśmy, że 21 spektakli. 20 premier mamy ze sobą. 20 premier. Teraz przez tę pandemię trochę wyhamowaliśmy. No to jest. Ale nie jeden chyba. Słuchaj, bo mnie zastanawia jedna rzecz, bo to jest tak, że ty w tym teatrze masz przeróżne osoby, również w przeróżnym wieku. Tak. Czy to jest tak, że to jest taka, że to jest tak pomyślane, że mamy ten inkubator i te kurczaki się wykluwają, później są gdzieś tam prowadzone i z tej grupy, załóżmy 20, zostaje jeden, który jest no, członkiem tego teatru? Czy to nie jest w ten sposób pomyślane? Wiesz co, to jest pomyślane w ten sposób, że po pierwsze, teatr tańca i nasze próby to są podyktowane tym, że ludzie muszą trochę powalczyć z sobą, ze swoim ciałem przede wszystkim i ze swoimi jakimiś ukrytymi lub nie ukrytymi wadami. Mm-hmm. I ja kiedyś robiłem, nie ukrywam, robiłem casting do teatru tańca. No. Na ten casting przyszło z Częstochowy dość sporo ludzi, bo około 60. Z tego bardzo surowo do tego podszedłem, wybrałem 10 osób. Z tego do następnej premiery zostały dwie. I stwierdziłem, że najlepszym sposobem na to jest tak zwana, brzydkie słowo, naturalna selekcja. I ja nie pracuję z zawodowymi tancerzami, choć nie ukrywam, że moi tancerze, mówię o najstarszej grupie teatru, czyli tych 14 osobach, to są zawodowcy. Oni są zawodowcami, bo oni pracują, oni są instruktorami tańca i są na tyle profesjonalni, że mniej więcej jest to poziom zawodowy. Ale reszta się uczy i są podzieleni na trzy grupy, przechodzą z jednej grupy do drugiej. Jeżeli ktoś jest wybitnym talentem, to lepiej, to szybciej. A jeżeli ktoś jak gdyby daje sobie czas, no to w tym momencie przychodzi i szlifuje swoją umiejętność. Nie tylko taneczne, bo jak ja bardzo myślę o tym, że mój teatr
chciałbym, żeby taki był. Nie wiem, czy mi się to udaje. Jest w tytule częstowski teatr tańca, a nie tańca teatr. Teatr. Nie, no mnie to bardzo imponuje, bo ja jak słyszę teatr, to od razu wiesz, skrzydła mi rosną, natomiast... Tak, no wiesz, to są ludzie, którzy przychodzą kolokwialnie z ulicy. Tak? Mm-hmm. I oni tutaj jak gdyby dopiero dostrzegają albo próbują zauważyć. No dobrze, ale to w takim razie ja bym chciał, bo na pewno ludzi to ciekawi. Z tej czternastki, która jest już ukształtowana, jest na tym poziomie zawodowym, najkrócej do tego zawodostwa, to już nie pytam o imię i nazwisko, ale jaki czas tancerz czy tancerka dochodzili od momentu spotkania się z tobą? Wiesz co, bardzo różnie to wygląda. No wiem, no, to może być 6 lat? 6, 5, 4, 3. Ale... Trzy najmniej. Minimum. Ja nie wpuszczę, wiesz, to jest kwestia, to oprócz tego, że ludzie tutaj pracują, tańczą i rozwijają się pod względem tanecznym, emocjonalnym i teatralnym, to jeszcze oprócz tego wszystkiego muszą zapracować sobie u mnie na zaufanie. A to już nie jest takie proste. Aha, no tak. Bo ja muszę mieć, wiesz, to też pracujesz, wiesz o czym mówię. Tak? Ja wiem. Nie wpuszczę człowieka, któremu ja nie ufam. Bo... Ja ci powiem jedną rzecz, przepraszam, że ci wchodzę w zdanie, natomiast ja cię podziwiam dlatego, ponieważ ja sobie zdaję i mam pełną świadomość tego, co to jest pracować z zespołem. I ja po prostu zawsze miałem problem z tym, że robiąc próbę, ktoś nagle nie mógł przyjść i sypała mi się próba i były niepotrzebne nerwy i emocje. Miałem dwa razy w życiu taką przygodę, że plakaty wisiały i wyobraź sobie, że przed próbą generalną aktor mi zdezerterował, uciekł, wystraszył się, przestał odbierać telefon i ta premiera się nie odbyła, mimo tego, żeśmy pracowali pół roku. I wiesz, no i ja dlatego też z pełną premedytacją wymyśliłem sobie ten teatr autorski, że jeżeli ja się spóźnię na próbie, to nikt się więcej nie spóźni. To jest to, dobrze. Kończąc jak gdyby, bo musimy jeszcze chwilę poplotkować, a nie możemy za długo gadać. Z tych 21 czy 20 odbytych premier, jeżeli miałbyś wybrać te trzy, które najbardziej cię satysfakcjonowały, to byłby na pewno Witkacy, prawda? Czy nie? Wiesz co, no myślę, że Witkacy tak. Co dalej jeszcze? Wiesz co, to bardzo trudno. Trudno? Trudno mi jak gdyby wybrać. Dziewczyna z pomarańczami. Spektakle, które gdzieś tam zaowocowały tym, że pokazaliśmy inną trochę twarz teatru. Mhm. Bo nie ukrywajmy, nie oszukujmy się, ja też jestem świadom tego, że nie wszystkie te spektakle są na bardzo mocnym, profesjonalnym poziomie. Jeżeli się udaje, to widać, to czuć, to jest trochę inaczej. Są spektakle lepsze, są spektakle lepiej odbierane przez publiczność, tak. Są spektakle, które z takim dystansem... No ale miałeś tak, że po premierze powiedziałeś... Kurczę, nic bym nie zmienił? Nie ma takiego premieru, nie ma takiego spektaklu. Nie ma? Nie ma takiego spektaklu. Ja rozmawialiśmy na ten temat. Ja w dniu premiery, po tym jak się pytają tancerze, czy znają mi, no i jak. No. To od razu widać po mnie, nie potrafię schować tych emocji, tych nerwów, że zaczynają mi tu szczęki chodzić. Gór zaczyna przysłowiowo pracować, bo wszystko mi pozmienia, wszystko zrobi bez sensu. Ale już poszło, poleciało i teraz to wszystko. Wiesz, mamy wpływ, to sam doskonale wiesz z własnego doświadczenia, mamy wpływ w momentach prób generalnych. Mamy jeszcze wpływ, możemy cokolwiek tak, zrobić. Dokręcić, odpuścić, zmienić. W momencie, kiedy leci, już to nic się nie... Już się nie cofnie tego i ma to swój wielki urok. Też, tak? Bo potem możemy tylko i pomstować na siebie, bo ja wychodzę z takiego założenia, nie pozwolę nikomu w tym kraju, jak będę taki mocny w tym, co powiem, obrażać albo krytykować moich tancerzy. Żebym precyzując, jeżeli ludzie wychodzą na scenę i prezentują to, co ja mam w głowie, tak? Jeżeli uda im się przemycić swoje emocje przy tym wszystkim, super. Ale to jest jak gdyby mój pomysł, moja realizacja
Jeżeli ktokolwiek miałby pretensje do moich tancerzy, że zatańczyli źle, nierówno, coś tam, to proszę przyjść do mnie. Do mnie, tak. Bo to ja nie dopatrzyłem, a nie moi tancerze, bo oni wychodzą na scenę, jak ich znam, no zostawiają użycia ze sobą. No poza tym, jeżeli się decydujesz na premierę, to też wiesz, w którym momencie jesteś, że to nie jest początek drogi, prawda? Dlatego wspomniałem o tym zaufaniu. Bo to chodzi też o odpowiedzialność. Dobra, pięknie. No to ja się cieszę, że jesteś za swoimi tancerzami. Ja myślę, że oni też się cieszą, że jesteś za nimi. Jeżeli ktoś by zaprosił ciebie z szanowną małżonką na kolację, co powinno się znaleźć na talerzu, żebyś był usatysfakcjonowany i powiedział, no kurczę, ale mnie ugościli. Wiesz co, ja jestem tradycjonalistą, tak? Pod tym względem nie szukam jakichś urozmaiceń w postaci owoców morza, choć bardzo lubię, nie ukrywam. Ale jak jest dobra kaszanka, to już jest okej. To już jest okej. Znaczy, no najważniejsze jest towarzystwo, nie? Tak, najważniejsze jest towarzystwo, z kim się spotykam i czy to się wszystko fajnie toczy, czy nie. A tam. Co tam jest na tym stole? To jest drugorzędna historia. Muzyka. To pytanie też pada zawsze w tym cyklu. Jaka muzyka ciebie ukształtowała, jeżeli miałbyś wymienić trzy zespoły, które z miłą chęcią zawsze posłuchasz i które mocno zapadły ci w pamięć, to kogo byś wymienił? Ogólnie, Tak. Zespół Queen. Queen. Alan Parsons Project. I z trzeci. Manon. Wiesz, ja bardzo skaczę po muzyce, wiesz, i ja szukam muzyki, która mnie jakoś nakręca, inspiruje i popycha, jeżeli robimy dany spektakl, popycha spektakl do przodu, więc ja z tą muzyką mam wielki problem. Staram się nie ukrywam spektaklu, nie chcę więcej, oparliśmy muzykę w całości wykonawców polskich. I tam się znalazł Cortez i znalazło się Kaja Ibrygowicz, bo tam dla mnie był ważny tekst. I on popychał gdzieś imprezę, spektakl. W muzyce ja mam totalnie kipisz, jestem otwarty na każdą szlaką muzykę. Ale to jest tak, że nie wiem, śpisz, śni ci się, budzisz, wstajesz i zapisujesz na kartce, że na przykład w tej scenie to, albo w tej scenie to, czy to jest taki proces, że jest próba i w trakcie próby szukasz i mam to na myśli, czy przystępując do realizacji danego pomysłu, danego spektaklu, a zrobiłeś ich już kilkadziesiąt, to jest tak, że ty przychodzisz i masz po prostu rozpisane to wszystko od A do Z, czy... Bardzo często, czy wiesz, to jest... To zależy od spektaklu, który robimy. Jeżeli robimy spektakle, bo jak sam doskonale wiesz, mamy spektakle, które są spektaklami autorskimi, moimi, są spektakle oparte o literaturę, tak? Jak Orfeusz na przykład. Tak. I o mit. I ja sobie to potem, po zapoznaniu się z tą warstwą literacką, zaczynam to rozpisywać na poszczególne sceny. I teraz do tych scen szukam adekwatnej muzyki. I ta muzyka jest od muzyki filmowej, po muzykę popularną, i to wszystko jak gdyby w tą stronę zmierza, tylko jeżeli na przykład piszę sobie słowo zdrada, to ta muzyka musi obrazować tą zdradę, w moim mniemaniu. Potem jak dokładamy do tego choreografię, dokładamy do tego nastrój, klimat, mam tą cichą nadzieję, że widz widzi to, co ja, czyli zdradę. Czyli światło fioletowe, trochę dymu, i już jest. Nie, no to wiadomo, fajnie. Kolejne żelazne. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy, jak ty postrzegasz to miasto? Nie, Częstochowa jest bardzo fajnym miastem. Bardzo fajnie się tu, może tak... Żyję to może nie do końca, ale jest spokój gdzieś tutaj w tym mieście, na pewno. Dla mnie osobiście jest strasznie przykre to, że tancerzy, którzy kończą swoją przygodę, a zazwyczaj to odbywa się w okresie maturalnym, po maturach, jak z nimi rozmawiam, zadając pytanie naiwnie, czy zostają może w Częstochowie, nikt tu nie chce zostać.
To jest wielki problem tego miasta, bez wątpienia. I trochę szkoda, że moje prywatne zdanie, że władze skupiają się na seniorach, zapominając o młodych ludziach, bo nie wiem, czy zauważyłeś, dla seniorów jest bardzo dużo propozycji, tak? Czy ruchowych, tanecznych i to wszystko, jak gdyby tak. Miasto promuje seniorów. Okej, ja nic nie mam przeciwko temu, to bardzo dobrze, tylko zapomina się o młodych ludziach. Bo sama Politechnika i czy Uniwersytet nie zapewnią nam tego, że ci młodzi ludzie to będą chcieli zostać. Tak. Nawet jeżeli wyjadą na studia, to bardzo rzadko wracają. I to wiemy z doświadczenia, myślę, nie tylko ja, że tak to się dzieje. No ja też widzę po swoich, że ci, którzy po maturze decydują się na edukację, to jednym albo Wrocław, albo Kraków. Kraków, Poznań, tak, Warszawa, gdziekolwiek. Tak, do dużego. I gdzieś do dużego miasta i potem już powrót ich tutaj jest marginalny. Jeśli ktoś przyjeżdża, to albo go zgłusza historia życiowa. Dobrze, co robisz? Bo tak, jesteśmy po rocznej pandemii, ponad już rok. Mówisz, wiem, że przygotowywujesz, ale to jakbyś tak chociaż trzymątka tajemnicy uchylił. Co to będzie? To, na czym pracujesz obecnie? Wiesz co, przygotowujemy dwa spektakle. Mhm. Trochę za dużo sobie chyba wziąłem na głowę, tak abstrahując, ale no. Robimy dwa spektakle. Jeden robimy bajkę dla dzieci. O, dokładnie. Ale o smoku? Nie, o smoku. Bo smoki są ostatnio bardzo modne. No, są na tobie. Wiesz, ja po prostu to nie wchodzę w projekt. Smoki są na pewno popularne, ale nie wchodzimy. Ja tak przez cały czas się zastanawiałem, bo pierwszą moją bajkę, którą zrobiliśmy, to było bardzo dawno temu, to co piszczy w trawie. To było autorskie moje przedstawienie, bajka autorska. Dlatego sięgnę do tego, jak byłem małym dzieckiem. No nie ma się co wstydzić, bo tu nie mam nic do wstydu, mianowicie jak jeździłem na wieś do babci pasać krowy, tak? Wakacje, ja też było rodziców stać na to, żeby wysłać gdzieś tam na kolonie, to się pasało te krowy i tak z nudów człowiek kładłem się w trawę. Kładłem się w trawę i wyobrażałem sobie, jak w tej trawie tam te mrówki, to wszystko, to jest tak dla tej mrówki, to jest taki wielki, ogromny las. Na tej podstawie, na tych moich dziecięcych wspomnieniach powstała bajka, co piszcie w trawie. Drugą bajką, którą zrobiliśmy, to był Kopciuszek. I stwierdziłem teraz, tak podchodząc do tego, nie ukrywam, że robienie bajek jest bardzo trudne. Dlatego, że mamy bardzo trudnego widza. Tak, ten widz ma. A, wiadomo. Jest malutki i on wie, że podchodzi do wielu rzeczy trochę inaczej niż osoba dorosła. Super. Bardzo dobrze. Zresztą ja zawsze uznaję takie. No ale to o czym ta bajka będzie, jak nie o smokach? Nie będzie o smokach, będzie o sierotce Marysi. Sierotka Marysi, ale no to dla dzieciaków, a dla dorosłych? A dla dorosłych robimy autorski spektakl, to już robię z najstarszą grupą teatru. Taki tytuł roboczy, Blizny. Blizny? Blizny. Ale to co, patriotyczny martyra robić nie będzie? Nie, proszę Boże, nie. Dobra, nie pytam. Nie, to nie w tą stronę. Nie zdradzaj. Wiesz, to bardziej podszyte jest filozofią Kintsugi, to się nazywa. Aha. Jest to taka metoda łączenia porcelany, która jest w Japonii bardzo popularna i w Chinach. Łączenie, z tego urosła cała filozofia, tak? I jeżeli łączymy tą porcelanę, to ją łączymy za pomocą złota. O. Efekt jest tego taki, że zostaje nam dany przedmiot, czyli dana, załóżmy, filiżanka, tylko ona ma te złote wykończenia, takie blizny. Już jest połamana, popękana, ale można ją posklejać. I to w odniesieniu jest również do człowieka, tak? Każdy z nas nosi jakieś tam blizny i każdy te blizny ma w sobie, czy to w duszy, czy w sercu, tylko że one są, powinny być złote, co oznacza, że te blizny nas tylko upiększają, a nie powodują to, że stajemy się gorsi. No i o tym mniej więcej będzie spektakl. Ty planujesz w ogóle co, wrzesień, październik, listopad? Wiesz co, ja jestem skrajnym optymistą i chciałem bardzo, żeby jeszcze w czerwcu pokazać te spektakle, ale nie wiem, czy mi się uda. Poważnie? Tak, nie wiem, czy mi się uda. No dobrze, to w takim razie już króciutko. Ile pracujesz nad jednym spektaklem? Rok. No to wystarczająco. Jeżeli miałbyś wyznaczyć kogoś do kolejnej rozmowy, to kogo byś wyznaczył mi?
No ja wiem, że z tobą wieloma osobami rozmawiałem, ale może, nie wiem, może z kogoś z tych zawodowców, instruktorów od ciebie, może byś się ktoś zgodził pokazać kogoś. Wiesz co, no jest kilka osób, które by chętnie, myślę, z tobą porozmawiały. O, super, no. To jedną chociaż rzuć mi, żebym miał na taśmie. Na taśmie. No, żebym to na cyfrze miał zarejestrowane. Wiesz co, tu z Bazylii Mogińskiej możesz poznać. Ja dzwoniłem do niego, ale nie wiem, czy jakoś nam się udało, czy nie udało się jakoś, chyba się nie... Bazylii Ogiński, z Piotrem rozmawiałem. Z Piotrem rozmawiałem. Marta Gierczak, Karolina. Marta Gierczak. Karolina, dobrze. Moja córka, one są dziewczyny, bo jeszcze, no jest dziewczyn trochę. Natalia, która w tej chwili jest z Mediolanem, Kamiuk, no, Kacper, no, z Kacperem Trzeciakiem. Tak. To jest też bardzo fajny chłopak, który już skończył jak gdyby trochę przygodę z teatrem tańca. Ale zajmuje się tak jak ty podobnie zdjęciem, filmem i fajne rzeczy. Czego tobie życzyć na koniec już? Zdrowia. Zdrowia. A powiedz mi, bo ty nie zamierzasz raczej zwalniać, nie? Raczej dopóki ci sił starczy, to będziesz ciągnął. Nie bierzesz w ogóle pod uwagę czegoś takiego, że nie będzie w twoim życiu teatru, tańca? Wiesz co, nie. Że z tym bywa, nie? Bo to wiadomo, każdy ma swoje dni lepsze, gorsze. Ja bym chciał, żeby teatr tańca istniał. My jesteśmy bardzo nietypowym teatrem, wiesz. I jak patrzę na to, co robią ludzie w Polsce w teatrach tańca, my się nie wpisujemy ani w kanon teatru tańca współczesnego, ani nowoczesnego, ani jazzowego. Ja staram się mieszać to wszystko, bo dla mnie najważniejszy jest. No ale fajnie, bo to jest, wiesz, bo to jest autorskie, to jest w dużej mierze twoje. I to się chwali, to się liczy, a zresztą, no, proszę Państwa, kto nie był na spektaklu Teatru Tańca, Częstochowskiego Teatru Tańca, no to jak tylko będą grali, to myśmy się wybierzcie, bo jest to naprawdę świetne przeżycie. Zachęcam bardzo serdecznie. Wódeczku, życzę ci zdrowia, życzę ci kolejnych premier. Sukcesu komercyjnego też ci pożyczę, żeby wiesz, żeby było. No i cóż, no, proszę Państwa, gościem moim Państwa twórca, założyciel, dowódca całej tej ekipy Częstochowski Teatr Tańca, człowiek uwielbiający towarzystwo i lubiący również kaszankę, słuchający dużo muzyki, wiem, że też bardzo dużo czytający, Włodzimierz Kuca. Bardzo dziękuję za rozmowę i możemy pomagać. Trzymajcie się, ludziska, pa, pa. Dziękuję bardzo.